Cześć, witam wszystkich. W tym filmiku pokażę Wam, jak instalować mody do Dragon Age'a. Są zasadniczo dwie metody. Jedna jest przez instalację pliku .zip za pomocą da-updatera, a druga poprzez napisanie plików gry w Core Override. Ale to wszystko Wam wyjaśnię podczas prezentacji. Także wchodzimy do folderu, gdzie znajduje się nasz Dragon Age. A następnie przechodzimy do folderu Binship. Tam włączamy program o nazwie da-updater.exe i pojawia nam się takie okienko. Wybieramy plik .zip. Tutaj wpadł akurat Dalish Mage Origin. Wybieramy go i zaznaczamy. Tutaj klikamy zainstaluj wybrane, ale zanim to zrobię, pokażę Wam, jak zainstalować kilka modów na raz. Wybieramy jeszcze Ancient Elven Ruins do tego i zaznaczamy obydwa, przytrzymując klawisz Ctrl. Dajemy zainstaluj wybrane. Gratulacje, właśnie zainstalowałeś swoje pierwsze mody. Wchodząc... No, teraz Wam powiem z kolei o drugiej metodzie instalacji modów, czyli nadpisanie plików gry. Wchodzimy do dokumentów, BioWare, Dragon Age, Packages, Core, Override. Tutaj wejdziemy sobie do folderu, gdzie Wam przetrzymują się moje mody do Dragon Age'a. I bierzemy na przykład White Thief. Podany plik lub folder według tego pliku README, który pewnie będzie dołączony do instalacji modyfikacji, a jak nie, to prawdopodobnie przebieg instalacji będzie opisany na Nexusie. Kopiujemy do folderu Override. No, ze względu na to, że mam tego moda, to ten mogę jedynie pliki zamienić, ale jakby tego pliku tu nie było, to bym po prostu zwyczajnie moda dodał. No i gratulacje, zainstalowałeś moda inną metodą. Tutaj chciałbym zaznaczyć jednakże, że głównie instalacja modów polega na przestrzeganiu zasad postawionych przez autora. W większości przypadków autor podaje po prostu, jak to zainstalować, no i po problemie. I druga rzecz to jest taka, że dotyczy ona użytkowników Google Chrome, gdzie pobierając bezpośrednio pliki .zip, Google Chrome myśli, że jest mądrzejszy od nas i zmienia nam rozszerzenie plików z .zip na zip. Dlatego też możecie być zdziwieni, jak na przykład instalka Wam nie chce zadziałać. Dlatego też zmieniamy rozszerzenie pliku na .zip, robiąc to ręcznie, nic się nie dzieje i instalujemy w ten sposób moda. I to wszystko w sumie. Teraz pora na pokazanie Wam, jak odinstalowuje się mody. Wchodzimy znowu do folderu dokumentów, BioWare, Dragon Age, gdzie wchodzimy do folderu Add-ins i jest to metoda odinstalowania plików, które zostały zainstalowane za pomocą da-updatera. No i tutaj zaznaczamy jakikolwiek folder z modyfikacją, którą chcemy usunąć i po prostu dajemy delete. I to wszystko, po problemie. Ja nie będę usuwał z wiadomych przyczyn. Potem druga metoda, czyli związana z nadpisywaniem plików. Tutaj wchodzimy znowu do Packages, Core i Override i usuwamy folder lub plik, jaki był potrzebny, jaki wykorzystywaliśmy do instalacji moda. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Zaznaczamy go i usuwamy. I to jest cała filozofia. Także to by było tyle w tym filmiku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach przeglądu modów. Cześć!